A witam wszystkich. A dzisiaj będę na obiad robiła gołąbki. Gołąbki troszeczkę inaczej. Będą gołąbki z kiszoną kapustą. Tak jak kiedyś, dawno, dawno były robione. Tak więc zobaczymy. Mam nadzieję, że się będzie podobało. Jak widać, już kapustę przygotowałam do gotowania. Trzeba usunąć środek. The middle of the cabbage to be easier to remove the leaves. Będzie łatwo usuwać liście w przygotowaniu. A widać, że kapustka już jest tutaj gotowa, tak więc usuwamy listki po kolei. Mamy mięciutkie są. Widać, że zmienił się kolor. Tutaj change color. And we have to repeat this process over and over until you remove all leaves. Także usuniemy wszystkie liście, to już będziemy gotowe do robienia gołąbków. A cebulka usmażyła się. It's pretty good to me. And the onion is ready. Mamy tutaj wszystkie już produkty, ryż, cebulka i mięsko. Teraz dodajemy przyprawy, sól. Papryczki dajemy. Dajemy pieprzu. Wszystkie przyprawy dajemy według smaku. Każdy z nas ma inny smak. Po prostu ja daję tyle, ile nam pasuje. Teraz daję zieloną pietruszkę. I tutaj mam Asian paper. Tak, troszeczkę. No i oczywiście majeranek. Pachnący świeżutki z ogródka. Suszony pięknie. Ale mieszamy teraz. Mix everything. Ja użyłam dzisiaj ryżu brązowego. Zawsze biały używam, ale teraz brązowy używam. Grubsza wersja. Wszystko jest pięknie już wymieszane. Everything is nice. Mix. Let's go try. Perfect. So I use the paprika, black pepper. Green Brussels, Asian paper, salt, majoran. Wystarczy, that's enough. It's nice. It's ready. A teraz najważniejsza część w kapuście. Bo mamy taki tutaj twardy kawałek i musimy go obcinać. Będzie nam się lepiej po prostu zwijało gołąbki. Tutaj trzeba. Yeah. You have to remove this part from the cabbage leaf. Jesus. Nie jest tak ciężko. Musimy usunąć z kapusty. We have to remove all the hard part from the cabbage leaf. Tak więc teraz robimy gołąbeczki. Prawa, lewa,
i zawijamy. A pomysł z kiszoną kapustą wyszedł, bo dawno, dawno temu kisiło się całe głąby kapusty w takich wielkich beczkach i z tego właśnie robili gołąbki. Teraz raczej nikt tego nie robi, tak więc dodając kapustę. Są piekanki już prawie 3 godziny. And the stuffed cabbage is almost ready. Stay in the oven for 3 hours. Wow, smells so good.